starts with an itch and a tingle. Then build and expand. I scratched on my fingers, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. Parkiecie! Sztuka to tajemnica, którą znają nieliczni. Sztuka to przekaz, który zrozumieć mogą nieliczni. Nieliczni mogą ją również tworzyć. Artysta jest twarzą sztuki. Jednakże, jak często zachwycamy się sztuką, nie znając jej autora. Czy człowiek, którego twarzy nie możemy dostrzec, przestaje być człowiekiem? Czy traci on na wartości? Czy ma on mniej do przekazania? Nie. Artysta dobrze wie, do kogo ma trafić jego sztuka. Formuje dzieło, dając nieraz ukryty przekaz. Rzadko jest on prosty i zrozumiały dla każdego. Prawdziwa sztuka zna swojego odbiorcę i wie, ile może od niego wymagać. Jednakże dojrzały artysta potrafi przewidzieć i liczyć się z możliwymi konsekwencjami. W końcu jego dzieło może zostać omylnie zrozumiane lub niezrozumiane wcale, trafiając do tak zwanych osób trzecich. Lecz prawdziwie dojrzały artysta porównany może być do dawcy nerki, który nie chwali się swoim dokonaniem, a jedynie cieszy się ofiarowanym życiem. Sztuka potrzebuje wolności. Artysta nie może trzymać jej tylko dla siebie lub do czegokolwiek zmuszać. Są ludzie psujący sztukę. To normalne. Zawsze znajdą się tacy ludzie. Ale dlaczego przez nich umiesza się artystą tworzącym sztukę alternatywną? Nie tą, znaną z galerii i wystaw, lecz taką, która może zaskoczyć nas zawsze i wszędzie. Bo ludzie nie muszą wiedzieć, kto za tym wszystkim stoi.